Cześć, z tej strony Artur. Dziś powiemy sobie o liczbach pierwszych, o liczbach złożonych oraz o rozkładaniu liczby na czynniki pierwsze. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobrze, liczby pierwsze oraz liczby złożone. Czym tak naprawdę jest liczba pierwsza? Liczba pierwsza to jest taka liczba naturalna, większa od 1, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne, 1 i samą siebie. Tego te dzielniki muszą być różne. Zapiszmy sobie. Czyli jeszcze raz, po pierwsze musi to być liczba naturalna. A jaka to jest liczba naturalna? No liczby naturalne to są 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Jeżeli ktoś nie wie, jak się nazywają odpowiednie zbiory w matematyce, to trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału, jakby co. Liczba naturalna większa od 1. To po pierwsze, a po drugie ta liczba musi mieć dokładnie dwa różne dzielniki naturalne. Ja tu podkreślę, one mają być różne i mają również być naturalne. A co to znaczy w ogóle, że liczba ma jakiś dzielnik naturalny? To oznacza, że jeżeli podzielimy tą liczbę przez właśnie ten dzielnik, to dostaniemy wynik też jako liczbę naturalną, bez żadnej reszty. I to mają być dokładnie dwa różne dzielniki tej liczby naturalnej, dlatego z tego wynika, że tak naprawdę tymi dzielnikami może być tylko liczba 1, bo 1 jest liczbą naturalną, oraz sama ta liczba. Zapiszmy sobie w nawiasie. No dobrze, no to taka najmniejsza liczba pierwsza, to jaka to by była? No mają to być liczby większe od 1, no to dwójka to by była pierwsza liczba, nad którą byśmy się zastanowili. Jakie dzielniki ma dwójka? No dwójka podzieli się przez 1, no tak naprawdę jak każda liczba naturalna, czyli 2 przez 1 to będzie oczywiście nadal 2, ale ta jedynka jest, tak? No ale jeszcze podzieli się również przez samą siebie przez 2, czyli 2 podzielić na 2 to będzie 1, no ale ta dwójka jest tą samą liczbą, czyli to się zgadza. Czy ma więcej dzielników naturalnych? No nie możemy już przez nic innego dwójki podzielić. Jak dwójkę podzielimy przez 4, to dostaniemy pół, a połowa to nie jest liczba naturalna, więc to oznacza, że ta liczba nie dzieli się bez reszty przez 4 do liczby naturalnej. No i tak a propos, dwójka to jest jedyna liczba pierwsza, która jest parzysta. Tak a propos. No dobrze, kolejna liczba pierwsza. No kolejną liczbą pierwszą, jaką byśmy mogli sobie tutaj wypisać, to jest oczywiście trójka, ponieważ trójka podzieli się tylko i wyłącznie przez 1, co da nam oczywiście 3, jak i trójka podzieli się też przez samą siebie, co da nam 1, ale przez żadną inną liczbę się nie podzieli, żeby dostać wynik oczywiście naturalny. No dobrze, to kolejna liczba pierwsza, Czwórka już będzie zła, bo czwórka oprócz przez 4 i przez 1 podzieli się przez 2, jakby co. Piątka już będzie dobra, ponieważ piątka podzieli się tylko też znowu przez 1, da nam 5 i piątka przez samą siebie też da nam wtedy 1. Więcej takich liczb nie będzie, jeśli chodzi o te dzielniki. No i lecimy dalej, szóstka już nie będzie, bo szóstka się podzieli jeszcze dodatkowo przez 2 i przez 3. No to po szóstce mamy siódemkę, siódemka będzie ok. Kolejna liczba pierwsza, ósemka nie, dziewiątka nie, dziesiątka nie, jedenastka tak? Czyli jedenastka, później mamy trzynastkę, czternastka już nie, bo przez 7 i przez 2, piętnastka nie, bo przez 3 i przez 5, szesnastka nie, bo jeszcze przez 4 i przez 2 i przez 8, czyli dopiero dostaniemy siedemnastkę, po siedemnastce mamy dziewiętnastkę, no i 20 nie, 21 nie, 22 nie, 23. No i oczywiście tych liczb pierwszych to możemy sobie tak wypisywać nieskończoność. Ogólnie jako ciekawostkę wam powiem, że ogólnie zagadnienie liczb pierwszych jest nadal nie do końca zbadanym zagadnieniem i nie mamy jakiegoś takiego gotowego wzoru, który by tam powiedział, na przykład byście się zastanawiali, jaka liczba to będzie na przykład tysięczna liczba pierwsza. No nie mamy gotowego wzoru, którym byśmy mogli policzyć tą liczbę właśnie. To nadal nie do końca jest rozwiązana sprawa jakby co. I oczywiście im dalej, im dalsze te liczby, tym te liczby pierwsze pojawiają się coraz rzadziej, ponieważ tak naprawdę coraz więcej dzielników tych wcześniejszych może być teraz dzielnikami tych nowych, większych liczb. No i ta różnica między tymi liczbami pierwszymi też nie jest w żaden sposób taka stała, tak? Bo tutaj nagle o 1 zwiększyliśmy, tu o 2, tu o 2, tu o 4, tu o 2, tu o 2, tu o 4. Nie ma tu jakiejś konkretnej zasady między tymi liczbami. No i właśnie, a reszta liczb, które nie są liczbami pierwszymi, czyli mają więcej niż dwa dzielniki naturalne i są również liczbami większymi od 1, tak a propos, to takie liczby nazywamy liczbami złożonymi. Liczby złożone. Czyli po pierwsze, liczba złożona musi być liczbą naturalną większą od 1 też, a po drugie, musi mieć
więcej niż 2 różne dzielniki naturalne. No dobrze, no to najmniejszą liczbą złożoną jaka będzie liczba? No 2 jest pierwsza, 3 jest pierwsza, więc wychodzi nam 4. Czyli 4, a dlaczego? Bo 4 podzieli się przez 1, da nam 4. Bo 4 podzieli się również przez 2, co da nam 2. I 4 podzieli się przez 4, ale ile ma tych dzielników? No 1, 2 i 4 jest dzielnikiem tej liczby, więc ma 3, więc ma więcej niż 2 dzielniki, oczywiście naturalne. No i 5 nie, 6 już też będzie liczbą złożoną, ponieważ 6 podzieli się oczywiście na 1, da nam 6, 6 podzieli się na 2, da nam 3, 6 się podzieli jeszcze przez 3, da nam 2 i jeszcze 6 na 6 się podzieli, da nam 1. Ma 1, 2, 3, 4 dzielniki naturalne, więc również spełnia tutaj nasze założenia liczby złożonej. No i lecimy dalej, czyli tak, 7 jest liczbą pierwszą, 8 już będzie liczbą złożoną, 9 będzie też liczbą złożoną, 10 również będzie liczbą złożoną, 11 jest liczbą pierwszą, ale 12 już będzie liczbą złożoną, 13 liczba pierwsza, ale 14 już liczba złożona, bo jeszcze przez 14, przez 1, przez 2 i przez 7 się podzieli, 15 również jest liczbą złożoną, 16 również jest liczbą złożoną, 18 też jest liczbą złożoną, 20 jest liczbą złożoną, 21 jest liczbą złożoną, bo przez 3 i przez 7 dodatkowo, 22 jest liczbą złożoną i tak dalej. Możemy ich oczywiście w nieskończoność tutaj wymieniać. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o liczbach naturalnych większych od 1, to te liczby, które nie są liczbami pierwszymi, muszą być w takim razie liczbami złożonymi. No i teraz jak już mamy omówione liczby pierwsze i mamy omówione liczby złożone, to powiedzmy sobie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. No dobrze, a co to znaczy w ogóle rozkładać liczbę na czynniki pierwsze? To oznacza, że my chcemy zapisać daną liczbę naturalną tylko i wyłącznie za pomocą mnożenia liczb pierwszych właśnie. I uwaga, my każdą liczbę naturalną jesteśmy w stanie właśnie zapisać tylko i wyłącznie za pomocą liczb pierwszych, znaczy się mnożenia tych liczb pierwszych. No dobra, to weźmy sobie taki przykład. Mamy sobie taką liczbę 420 i my chcemy tą liczbę zapisać za pomocą tak naprawdę mnożenia tylko i wyłącznie liczb pierwszych. W tym celu robimy sobie taką kreskę tutaj, o, pionową. No i teraz zastanawiamy się, przez jaką najmniejszą liczbę pierwszą jesteśmy w stanie podzielić tą naszą liczbę 420. Oczywiście właśnie przy rozkładzie liczby na czynniki pierwsze przydają się oczywiście zasady podzielności liczb naturalnych. Jeżeli ktoś nadal nie do końca pamięta, jak to działało, to tu trzymajcie link do materiału jakby co. No dobrze, no to najmniejsza liczba pierwsza to jest 2. Czy przez 2 da się to podzielić? No patrzymy na ostatnią cyfrę i jest parzysta, bo 0 jest parzyste, więc jesteśmy w stanie oczywiście podzielić to na 2. No i jak to robimy? Liczbę, przez którą dzielimy, zapisujemy sobie po prawej stronie od tej kreski, czyli my dzielimy tutaj, oczywiście tu mamy dzielenie przez 2 i wynik teraz tego dzielenia zapisujemy pod tą naszą liczbą pierwotną. No to 420 na 2, mam nadzieję, że wiecie, że to będzie po prostu 210. No i dalej, znowu się zastanawiamy, przez jaką liczbę najmniejszą pierwszą jesteśmy w stanie podzielić tą liczbę. No 210 nadal na 2 się podzieli, bo tu jest to 0, czyli znowu dzielimy na 2 i tu zapisujemy pod spodem wynik. 200 na 2 to będzie 100, 10 na 2 to będzie 5, czyli dostaniemy w sumie 105. No dobrze, no to lecimy dalej, teraz tak, na 2 już się nie podzieli ta liczba na pewno, ponieważ 5 nie jest, tak, ta 5 nie jest cyfrą parzystą. No dobrze, no to kolejna liczba pierwsza to będzie 3, czy przez 3 105 się podzieli? Zasada podzielności na 3 nam mówi, że musimy sobie dodać cyfry tej liczby, jeżeli cyfry są podzielne przez 3, ta suma, znaczy się cyfr, jest podzielna przez 3, to cała liczba również będzie podzielna przez 3. No dobrze, no to 1 dodać 0 dodać 5 to będzie 6, a 6 to jest przecież 2 razy 3, czyli ta liczba będzie podzielna przez 3. No to dzielimy przez 3. No i teraz 105 na 3, tutaj oczywiście możemy sobie to pod kreską robić albo ewentualnie korzystać z rozdzielności dzielenia względem dodawania i odejmowania przy właśnie takich dzieleniach. Jeżeli nie wiecie w jaki sposób to robić, to zrobiłem jakiś czas temu właśnie materiał na ten temat, także trzymajcie również link do tego materiału.
To potrafi bardzo przyspieszyć obliczenia w głowie. To my się zastanawiamy, najbliższa liczba do 105, którą bez problemu byśmy podzielili właśnie przez to 3. No to by było chyba 90. Ja wiem, że 90 na 3 to będzie 30, ale przecież jeszcze mi do 105 zostanie, no ile od 90? No 15, a 15 jak podzielę na 3, to dostanę 5 i to trzeba do siebie dodać rzeczywiście, czyli 30 dodać 5 to będzie 35, czyli ten wynik tego naszego dzielenia to będzie 35. No dobrze, i teraz 35. No 3 plus 5 to jest 8. 8 na 3 się nie podzieli, to po trójce kolejna liczba pierwsza. Może ja te liczby pierwsze tu wypiszę. Tak, bo my mamy tak, dwójkę, trójkę, piątkę, no i potem jest dopiero siódemka i później jest jedenastka i tak dalej. No dobrze, 35, czyli dwójkę mamy załatwioną, trójkę mamy załatwioną, no to teraz przez 5 w takim razie. Da się przez 5? No da się oczywiście przez 5, ponieważ liczba się kończy na piątkę, czyli w takim razie dzielimy przez 5. 35 na 5 to będzie 7, no i siódemka już wiemy, że jest liczbą pierwszą, więc siódemka się tylko przez 7 podzieli. Na 7 dostaniemy 1. Tym sposobem, jak już dojdziecie do tej jedynki, która jest tutaj po lewej stronie, to w tym momencie kończymy rozkładanie liczby na czynniki pierwsze. No i teraz co nam to dało? No my wiemy, że to 420 to my jesteśmy w stanie zapisać jako mnożenie tych wszystkich liczb, które tu mamy po prawej stronie od tej kreski. No to zapiszmy to sobie. Czy my wiemy, że 420 to jest równe 2 razy 2 razy 3 razy 5 i razy 7. No dobrze, a po co w ogóle nam takie rozkładanie liczby na czynniki pierwsze może być potrzebne? No na przykład jak chcemy się zastanowić, czy dana liczba jest podzielna przez jakąś liczbę złożoną. No na przykład, czy się podzieli przez 15. No jak widzimy, że tu jest 3 razy 5, to my wiemy, że stąd by była 15, czyli wiemy, że ta liczba będzie przez 15 podzielna, bo my możemy tą liczbę w takim razie zapisać, że to jest 420, równa się i to ta nasza 15, no i razy reszta tych liczb, czyli razy 2, razy 2 i razy 7. Ale my wiemy, że tak naprawdę to 420 jest wielokrotnością 15, więc się podzieli przez to 15. A po co jeszcze ewentualnie rozkładamy liczbę na czynniki pierwsze? No to często nam się przydaje przy wyciąganiu pierwiastków, a tak naprawdę przy wyciąganiu czynników spod znaku pierwiastka. Bo jeżeli byśmy mieli na przykład policzyć pierwiastek z 420, no to my wiemy, że tak naprawdę to nie będzie żadna ładna liczba, ale my możemy sobie troszkę tutaj ten pierwiastek uprościć, czyli wyciągnąć co się da spod znaku pierwiastki. My dzięki temu, że wiemy, że ta liczba jest w ten sposób rozłożona, to my możemy ją zapisać w ten sposób pod tym pierwiastkiem, że to jest 2. No i tutaj są te dwie dwójki, zauważcie. To dwie dwójki możemy zapisać, że to jest 2 do kwadratu, jakby co. No i razy 3, i razy 5, i razy 7. Tak, w ten sposób. No i oczywiście mam nadzieję, że pamiętacie, że przy pierwiastkach mamy rozdzielność pierwiastkowania względem mnożenia, no i dzielenia również. Czyli my moglibyśmy sobie to zapisać, że to jest pierwiastek z 2 do kwadratu razy pierwiastek z 3 razy 5 razy 7. I tym sposobem my wiemy, że pierwiastek, mam nadzieję, że wiecie, że pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie po prostu 2, ponieważ jeżeli mamy pierwiastek z jakiejś liczby a do kwadratu, oczywiście pod warunkiem, że ta nasza liczba jest większa równa 0, tak, pod tym warunkiem, to taki pierwiastek za kwadrat to jest po prostu ta liczba a, jakby co, tak? To jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś się nie czuje do końca dobrze z pierwiastków, to również macie link do materiału z pierwiastków, jakby co. A to, co było pod tym pierwiastkiem, no to trzeba oczywiście wymnożyć. My tu oczywiście możemy się cofnąć. Zauważcie, że 3 razy 5 razy 7, no to jest to wyszło z tej liczby 105, czyli to będzie po prostu 105 w takim razie, tak? Czyli my wiemy, że pierwiastek z 420 to są dwa pierwiastki ze 105. No i do tego również nam służy właśnie rozkładanie liczby na czynniki pierwsze. Zróbmy sobie jeszcze jeden przykład w takim razie. Mamy taką liczbę, załóżmy 180. Rozbijamy sobie na czynniki pierwsze. No dobrze, no to robimy sobie kreskę pionową i zastanawiamy się. Na 2 się podzieli, podzieli się, bo jest 0, czyli w takim razie dzielimy na 2. 180 na 2 to będzie 90. No i teraz 90 to też jest cyfra parzysta, więc to również podzielimy na 2. 90 na 2 to będzie 45. No i 45 już się nie podzieli na 2, bo piątka nie jest cyfrą parzystą. No to jak nie przez 2, to teraz przez 3. Przez 3, 4 plus 5 da nam 9, czyli się podzieli. 45 na 3 to będzie 15, czyli tu mamy 15. 15 nadal się przez 3 podzieli, czyli na 3 i 15 na 3 to będzie 5. Piątka jest liczbą pierwszą, czyli 5 na 5 da nam 1. Czyli my wiemy, że 180 to my możemy zapisać, że to jest 2 razy 2 razy 3 razy 3 razy 5. Wszystkie te czynniki oczywiście są liczbami
pierwszymi. No i na przykład jakbyśmy mieli policzyć pierwiastek ze 180 i go jakoś prościej zapisać, czyli coś wyciągnąć przed znak pierwiastka, jakiś czynnik, to my wiemy, że to jest tak naprawdę, i teraz jest taka skrócona forma, jeżeli tutaj mamy drugi stopień, bo przecież pierwiastek, jeżeli nie ma stopnia, to w domyśle jest dwójka, to my możemy sobie wyobrazić, że my tutaj liczby, które się dwa razy pojawiają, my łączymy sobie w takie pary, tak? Z każdej takiej pary będzie jedna liczba, która będzie po prostu już wyciągnięta przed znak pierwiastka. Zaraz sobie wytłumaczymy jeszcze, dlaczego tak to działa. I te liczby, które tu wyciągnęliśmy, tak? My możemy je wymnożyć przez siebie, ale to zaraz zrobimy. Czyli to robimy, że to jest 2 razy 3, a pod pierwiastkiem zostają te liczby, które nie połączyliśmy w parę. Jeżeli ich będzie kilka, to również je będziemy ze sobą wymnażać. Czyli tu została 5, bo tylko to zostało nie połączone w parę. Czyli to będzie równe tak naprawdę 6 pierwiastków z 5. Dlaczego tak można robić? Zauważcie, że jeżeli my byśmy to sobie rozpisali z tych czynników, to było 2 do kwadratu razy 3 do kwadratu razy 5. Można to sobie rozbić przecież na mnożenie pierwiastków, czyli to by było pierwiastek z 2 kwadrat razy pierwiastek z 3 kwadrat razy pierwiastek z 5. No i tu wiemy, że to będzie 2, bo kwadrat i pierwiastek, i tu razy 3, i tu razy pierwiastek z 5, czyli 6 pierwiastków z 5. Wyszło to samo? Wyszło to samo. Ale o tym wyciąganiu liczb przed znak pierwiastka i wciąganiu liczb pod znak pierwiastka będziemy sobie mówić innym razem. Mam nadzieję, że to rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze oraz czym są liczby pierwsze i liczby złożone już nie jest dla Was jakimś strasznym pojęciem. Dla tych, którzy dotrwali do końca, niech napiszą w komentarzu, czy jedynka jest liczbą pierwszą, czy liczbą złożoną. To jest podchwytliwe pytanie. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczam, to zapraszam Was na swojego Facebooka. A po co mi ta matma? Linki będą w opisie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?